Natrafiłem na informację o wysadzonym przez Niemców moście kolejowym na kanale Gliwickim. To trudno dostępne miejsce, przez to mało znane czy wręcz zapomniane. Wybiorę się tam, aby zobaczyć, co z niego zostało. Po drodze też jednak będzie ciekawie. Chcę dotrzeć do obu przyczółków tego mostu, aby je wam pokazać. On znajduje się tam kilkaset metrów dalej, już za łukiem kanału Gliwickiego. No i jedyna metoda, żeby się tam dostać legalnie, to albo na nogach piechotą, albo rowerem. Ja właśnie dzisiaj zdecydowałem się na drugi wariant. No bo właśnie, gdy dotrzemy już tam do pierwszego z przyczółku, no to potem trzeba będzie wrócić albo na most tutaj, albo na kolejny most nad kanałem Gliwickim. Tam, w tym miejscu go pokonać. No i dotrzeć wtedy do tego drugiego przyczółka. Na piechotę zajęłoby to bardzo dużo czasu. Rower jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, także ruszam w trasę. Jadę teraz wzdłuż kanału Gliwickiego. Początkowo to była taka całkiem niezła droga, natomiast im dalej, tym ona jest coraz bardziej zarośnięta i coraz węższa. O ile pamiętam, to na końcu tak naprawdę przemieni się już tylko w taką wąską ścieżkę. No i właśnie na końcu tej ścieżki będzie dawny nasyp kolejowy, a na jego szczycie właśnie przyczółek tego mostu. Z tego miejsca fajnie już widać samą śluzę. Kłodnica właśnie przejeżdża tamtędy pociąg towarowy, gdyż mosty pierwotnie były dwa. Ten, który chcę wam pokazać w dzisiejszym odcinku, nieistniejący, no i wybudowany potem, jakby będący częścią samej śluzy, pewnie niedokładnie, ale stanowiący jakby zespoloną konstrukcję właśnie z elementami śluzy, czyli nowy most funkcjonujący do dzisiaj, którym przemieszczają się zarówno transporty pasażerskie, jak i tak jak teraz towarowe. Jedyne informacje o moście znalazłem na profilu kanał Gliwicki, który jest skarbnicą wiedzy o tym szlaku wodnym. Linki znajdziecie w opisie do tego filmu. To z kolei jedyne odnalezione przeze mnie zdjęcie mostu. Załapał się na nie poniekąd przypadkiem, bo głównym tematem jest budowana śluza Kłodnica. Betonowe przyczółki w górnym awanporcie śluzy zaczęto budować w 1934 roku. Musiały być masywne i wysoko osadzone, aby nie utrudniać żeglugi na tworzonym kanale. W 1935 roku ukończono stalową 62-metrową konstrukcję przęsła i rozpoczęto jej osadzanie. W kolejnym roku przez most przejechał pierwszy pociąg. Historia przeprawy zakończyła się już w 1945 roku, gdy została wysadzona przez niemieckich saperów. Sama linia kolejowa do Strzelec Opolskich funkcjonowała nadal. Po wojnie została jednak poprowadzona przez most w dolnym awanporcie. Również wysadzony, jednak odbudowany. Linia numer 175 na odcinku Fosowskie Kłodnica została zlikwidowana w roku 2000. 4 lata później ten sam los spotkał odcinek Fosowskie Kluczbork. W 2015 roku PKP rozpoczęły demontaż infrastruktury na odcinku Kędzierzyn - Strzelce Opolskie. Z lotu ptaka wciąż dobrze widać, jak w rejonie mostu linia biegła przed wojną i jak poprowadzono ją po odbudowie. Dojechałem do końca ścieżki, no i tak to właśnie wygląda. Czyli mamy przed sobą dawny nasyp kolejowy. Ja chyba z rowerem się tam nie wdrapię, także zostawię go tutaj opartego o drzewo. No a sam już idę do góry. Obejrzymy sobie właśnie ten pierwszy przyczółek. No więc wspinam się do góry, co w butach rowerowych z gładką podeszwą wcale nie jest takie łatwe. Na szczęście jest się tutaj czego złapać. No i jestem. Gdybyśmy się przenieśli w czasie właśnie jeszcze przed II wojnę światową, no to tutaj ryzykowalibyśmy zderzenie z pociągiem. Dokładnie w tym miejscu, od którego dzieli mnie jeszcze kilka kroków i jeszcze jedno malutkie podejście. Jestem na szczycie nasypu. Tutaj właśnie kiedyś biegły tory kolejowe. Zresztą zobaczcie, tutaj pod nogami mam taki tłuczeń charakterystyczny dla szlaków kolejowych, właśnie dla linii kolejowych, wysypywany pod tory, obok torów.
to tutaj jeszcze pozostało, natomiast śladu po szynach czy jakichkolwiek elementach innych związanych właśnie z funkcjonowaniem tej linii już tutaj nie ma, no ale oczywiście zostały pozostałości tego dawnego mostu. Nasyp jest całkowicie porośnięty lasem. Nic dziwnego, przez tych ponad 70 lat, które dzielą nas od chwili, gdy przejechał tędy ostatni pociąg, no to wszystko zostało wchłonięte przez przyrodę. I w zasadzie, jeśli ktoś nie wiedziałby, że tutaj był nasyp kolejowy, no to tylko i wyłącznie właśnie to wzniesienie terenu wskazuje na to, że kiedyś znajdowała się tutaj taka infrastruktura. No więc jestem na miejscu, pierwszy z przyczółków, drugi zresztą bardzo dobrze widzicie tam po drugiej stronie, konstrukcja betonowa, tutaj jakieś schodki, które no na pewno służyły do jakiegoś dojścia technicznego, jeżeli chodzi o obsługę tego wiaduktu. Tędy poruszały się, o ile mi wiadomo, tylko pociągi, nie było tutaj żadnego przejścia dla pieszych, zresztą tak dzisiaj jak i wtedy ten wiadukt znajdował się w środku lasu, także nie było chyba tutaj potrzeby przechodzenia, pokonywania go innym sposobem niż właśnie siedząc w pociągu. No i tak to wygląda. W zasadzie niewiele tutaj zostało poza właśnie tą konstrukcją betonową, a to już dolna część tego mostu. Wszystko jest zrobione z solidnego betonu, także jeżeli komuś nie przyjdzie do głowy, żeby to rozbierać, no to z pewnością będzie to tutaj stało po wsze czasy. Jedyne co się zachowało, jedyne co na co zwróciłem uwagę, to takie metalowe, pewnie zaczepy, pewnie elementy właśnie stalowej konstrukcji tego mostu. No i nic poza tym. Piękne miejsce widokowe, tak w ogóle na śluzę Kłodnica, która znajduje się tam. Teraz już słońce powoli zachodzi, także jest tutaj nawet całkiem malowniczo. A już za chwilę przedostanę się na drugą stronę. No i zobaczymy drugi z tych przyczółków. Tam jeszcze są w oddali widać takie stare domki zrujnowane. One najprawdopodobniej służyły kiedyś jako mieszkania dla obsługi śluzy. Od dawna są opuszczone, zdemolowane. Może uda się tam też dzisiaj zajrzeć. No a póki co jeszcze rzut oka na drugi z tych przyczółków właśnie od tej strony. Gdy będę po drugiej stronie kanału, no to wtedy zobaczymy z tej samej perspektywy przyczółek, na którym teraz właśnie stoję. Zrobię jeszcze lepsze zbliżenie. Można łatwo zejść obok wiaduktu także w dół, a więc spróbuję go Wam pokazać także z tej perspektywy. Tu przede mną jakieś resztki ogrodzenia. Wygląda na bardzo stare, równie stare co sam ten wiadukt. No i tak on wygląda od strony swojego czoła, chyba tak można to powiedzieć. Betonowa konstrukcja, solidna, no ale w zasadzie pozbawiona jakichkolwiek detali. Tutaj pęknięcie właśnie w tym betonowym monolicie. Chyba zresztą ono było, tak wygląda, jakby tutaj to było naprawiane, jakby ten kawałek betonu był tutaj dołożony w późniejszych latach. No most został wysadzony przez Niemców pod koniec II wojny światowej, oczywiście po to, żeby pokrzyżować plany Sowietom, aby spowolnić marsz Armii Czerwonej. Może właśnie ten ubytek jest jakąś pozostałością po eksplozji, która tutaj wtedy miała miejsce. Z tej strony zresztą podobna rzecz. Tutaj nie widać jakby wnętrza, co tam się znajduje w środku, ale tutaj chyba można było zajrzeć, więc spróbuję tam włożyć smartfona, moją kamerę, ale niczego nie widać, bo panuje tam całkowita ciemność. No ale tutaj widzicie zbrojenie, które kryje się pod warstwą betonu, także tego typu konstrukcje, podobnie jak wiele innych budowanych przez Niemców przed II wojną światową, to jest właśnie zbrojony beton,
rzecz w zasadzie niezniszczalna, opierająca się upływowi czasu i nawet próby czasami dekonstrukcji tego typu budów no, kosztują dużo pieniędzy i są bardzo czasochłonne, bo prace wyburzeniowe po prostu idą powoli i wymagają dużej koncentracji ciężkiego sprzętu. Piękny widoczek jeszcze z przyczółkiem, no i tam śluza Kłodnica. Czym prędzej wyruszam w dalszą drogę, bo jak widzicie, zmiana czasu, która ostatnio miała miejsce, bardzo skraca dzień i w zasadzie zmrok powolutku będzie już zapadał. A żeby zrobić jakiekolwiek dobre zdjęcia jeszcze tam na miejscu, no to potrzebne jest światło. Zresztą ten kawałek najbliższy drogi prowadzi przez las, potem znowu będę jechał przez las, a więc koniecznie odrobina światła tutaj będzie niezbędna. Ruszam dalej na drugą stronę kanału Gliwickiego. No a po drodze zobaczcie miejsce, w którym przetniemy właśnie tę linię kolejową, czyli pozostałości dawnego wiaduktu. Również konstrukcja z betonu. Przyjrzę się jej chwilkę. Tutaj ładnie bardzo widać nasyp. Właśnie w tamtym kierunku są pozostałości mostu. Z tamtej strony nadjechałem. No i tutaj przekroczę linię kolejową. Ale wcześniej właśnie chwilę przyjrzę się temu, co zostało z tego wiaduktu. Dzisiaj tylko skupiam się na fragmencie tej linii kolejowej. Fragmencie w najbliższym otoczeniu właśnie tego zapomnianego, zniszczonego mostu. Ona natomiast jest oczywiście długa. Na jej trasie znajduje się dużo różnych ciekawych obiektów. Może też zrobimy tam kiedyś jakieś zdjęcia, może też wam je kiedyś pokażę, bo na pewno niektóre są bardzo interesujące. No a póki co przyjrzę się jeszcze właśnie temu wiaduktowi. Widać tutaj jeszcze w górnej części elementy metalowe, pozostałości tych elementów, uchwyty różnego rodzaju, właśnie na stałe osadzone w betonie, które no, kiedyś utrzymywały stalową konstrukcję, która przebiegała właśnie pomiędzy tymi przyczółkami. W przypadku wiaduktów to jest również przyczółek. Nie wiem, sprawdzę. W każdym razie pomiędzy dwiema częściami tego wiaduktu. No a przede mną czynny wiadukt kolejowy, którędy prowadzi nasza droga, także przejedziemy nad linią kolejową Kędzierzyn-Koźle, Opole. To również jest bardzo stara konstrukcja, ona została w ostatnim czasie odnowiona. No i właśnie służy wszystkim, którzy przemieszczają się tą drogą leśną, no poza spacerowiczami i rowerzystami, to są także pracownicy śluzy Kłodnica. Tędy prowadzi jeden z dwóch dojazdów do tego właśnie obiektu. Po jednej i po drugiej stronie tego podjazdu drogi prowadzącej już na sam wiadukt widać takie właśnie granitowe słupki. Na każdym z nich resztki stalowego mocowania. Takie słupki bardzo często na Śląsku, nie wiem jak jest gdzie indziej, można spotkać na dojazdach właśnie do różnego rodzaju obiektów kolejowych, wiaduktów, mostów, czy też po prostu zwykłych przejazdów. A są one oczywiście przedwojenne. Mamy szczęście, bo właśnie zbliża się pociąg. A to już most na kanale Gliwickim, którym przeprawię się na drugą stronę. Tam w oddali, w miejscu, gdzie zachodzi słońce, widzicie elewator zbożowy przy Kozielskim porcie. Zajrzyjcie kilka odcinków wstecz na moim kanale. Tam jest film na temat samego portu, jak i dzielnicy portowej, tego, co się z tym stało po zakończeniu wojny. Smutna historia, no bo jak widać, żegluga na Odrze zamarła. Nic tędy nie pływa. No a z drugiej strony śluza Kłodnica. W tym miejscu ponownie przekroczę linię kolejową Kędzierzyn-Opole. Takie leśne przejście, leśny przejazd ze szlabanami, także strzeżony.
Tam zresztą w oddali widać stojący na czerwonym pociąg. Po przekroczeniu linii wiadomo już, że jesteśmy na miejscu. Zobaczcie, tutaj od tej strony można podjechać praktycznie pod samą bramę śluzy Kłodnica. Dalej już jest teren tego obiektu, także dalej nie wejdę, no ale stąd widać go bardzo dobrze. To jest chyba miejsce, w którym można zbliżyć się do śluzy na najmniejszą odległość. Tak ona wygląda. A tutaj macie te domki śluzowych, domki pracowników śluzy. Kiedyś tak było, że przy tego rodzaju obiektach budowano także mieszkania dla załogi. W tym przypadku właśnie śluzy Kłodnica. Dzisiaj oczywiście nikt w nich już nie mieszka. I to chyba od bardzo dawna, bo one znajdują się w ruinie. Tam mieliście jeden, to są bliźniaki, także cztery rodziny mogły tutaj mieszkać. No i drugi z wielką dziurą w dachu. Tak sobie one tutaj stoją, opuszczone. Widać stąd nawet pokój, który znajdował się na górze i jakieś zdobienia na ścianach. Co, namawiacie mnie, żebym wszedł do środka? Na pewno? Okej. Okazuje się, że jeszcze trochę tego światła zostało, także zdążę zajrzeć właśnie do jednego z tych budynków, jeśli oczywiście będzie to możliwe, jeśli wejście nie będzie zamknięte. Nie zamierzam się tam jakoś głęboko zapuszczać, ale może uda się zajrzeć do środka, chociaż do jednego z pomieszczeń. Tutaj widać resztki mebli, najprawdopodobniej wyniesionych na zewnątrz, wywleczonych przez kogoś. To od dawna jest szabrowane. Wątpię, żeby tutaj pozostało cokolwiek cennego. Resztki ogrodzenia. Te budynki nie mają bezpośredniego może związku z tematem naszego dzisiejszego filmu, no ale właśnie wszystko kręci się tutaj w promieniu tego zniszczonego mostu, także czemu by nie zajrzeć także tutaj. Jakieś małe pomieszczenie, wisi tutaj szafka, tutaj kolejna, to pewnie było jakieś pomieszczenie gospodarcze. Tak ono wygląda i w zasadzie nic więcej tutaj nie ma. Wydaje mi się, że główne wejście do budynku prowadzi właśnie tędy, przez takie przycienione miejsce. No i drzwi są otwarte, także zajrzę do środka. Kusi mnie i zajrzę chociaż na chwilę, żeby zobaczyć, co zostało właśnie z tego domku śluzowego. Na górze jest być może wejście, tutaj było jakieś schody spuszczane. To jest zabite płytą pliśniową. Solidny budynek zrobiony z kamienia i z czerwonych cegieł, tak jak tutaj widać. Także również opiera się upływowi czasu, pomimo tego wandalizmu. Tak to wygląda w środku, także totalna demolka, wszystko wyprute. Tutaj wisi jeszcze firanka, jest karnisz. No i co ciekawe, okna są w tym domu plastikowe. Także ktoś tutaj musiał mieszkać już po przemianach ustrojowych, bo takie okna chyba zaczęto montować dopiero w latach 90. Tam pewnie znajdowały się schody, zawalony dach. Tak, tam są schody, widać je zresztą. Tam się dalej już nie pcham. Tutaj kolejna szafka. Lodówka. Zupełnie zniszczona. Tutaj pewnie było coś w rodzaju kuchni. No to tyle tego małego urbexu. Miska pozostawiona jeszcze po byłych lokatorach. W zasadzie chyba nic więcej tutaj nie ma. Na górę nie dojdę. W tym miejscu znajdowała się łazienka. Nawet została muszla. Dobra, wychodzę. I kierunek to już teraz zwalony most. Słuchajcie, ciekawa rzecz, zaledwie kilka metrów dalej. Rodzaj schronu pewnie dla mieszkańców właśnie tych domków w razie bombardowania tutaj mogli się ukryć. Słyszałem, że takie miejsce tutaj jest, dokładnie nie wiedziałem gdzie. Być może dlatego, że przeważnie byłem tutaj latem, gdy, tak jak widać, ono jest zarośnięte, więc było szczelnie przykryte liśćmi i w zasadzie nie rzucało się w oczy. No dzisiaj je zauważyłem, bo jest odsłonięte.
to co? Także wypadałoby tam chociaż na chwilę zajrzeć dosłownie na dwa kroki. Tym razem wziąłem sobie lampkę z roweru, no bo tam w budynku śluzowego, przez to, że nie miałem dodatkowego oświetlenia, bardzo niewiele było widać. To co, iść dalej czy nie? Chociaż jeszcze właśnie te dwa kroki, oczywiście pełno śmieci, jakieś szmaty. No i ten obiekt idzie dalej w głąb, korytarz idzie dalej w głąb. Nie wytrzymam, jak nie zajrzę jeszcze, chociaż tutaj jakaś stara gazeta, butelka po rozpuszczalniku. No a tak to wygląda dalej. I tam prawdopodobnie ta szczelina się kończy, choć nie mam pewności. Mnóstwo śmieci, różnych rzeczy porozrzucanych, otulin kablowych, także złomiarze tutaj działali. Nie będę szedł dalej, chociaż ciekawi mnie, czy tam rzeczywiście jeszcze jest kolejny korytarz. No ale tak to właśnie wygląda. Myślę, że na tyle, na ile mogłem, zaspokoiłem moją i waszą ciekawość. I dokładnie tak, tam dalej, na końcu tego korytarza, na pewno można było pójść dalej, aż do zapewne drugiego wyjścia z tej szczeliny, które wygląda tak. No i ponownie witamy się z nasypem, który tutaj bardzo ładnie widać. A od tej strony już podejście do samego przyczółka. Tym razem już dużo lepsze niż tam. Dużo łatwiej będzie mi się tutaj wspiąć razem z rowerem. Tam musiałem rower zostawić. Tutaj można normalnie podejść, bo tędy jakby prowadzi droga. Tam potem można zejść na drugą stronę i wjechać do kolejnej części lasu. Te przyczółki, one mają bardzo zbliżoną konstrukcję, są oba z tego samego betonu. Nieco różnią się w niektórych szczegółach, w to aż tak bardzo nie będę oczywiście wnikał. Natomiast co, zobaczymy sobie też dokładnie, jak wygląda druga z tych konstrukcji. Tutaj także wystające stalowe elementy, wystające zbrojenie. Co ciekawe, tam, tak jak widzieliście, pod nogami miałem tłuczeń, taki właśnie tłuczeń kolejowy. No a tutaj w zasadzie nie widać jego śladów. Wszystko jest zarośnięte. Zapewne zostało to przysypane ziemią. Gdybym poszedł tam dalej, no to szedłbym szczytem nasypu, właśnie śladem dawnej linii kolejowej. A tutaj już sam przyczółek. Troszkę inny rzeczywiście. Tam wyglądało to nieco inaczej. Nie było jakby takiego zagłębienia. Można było dojść na sam szczyt tego przyczółka. Chociaż pewnie konstrukcyjnie było tak samo. Ale tam, jak sądzę, zostało to wypełnione ziemią. A tutaj tej ziemi nie ma, także widać wnętrze jakby tej konstrukcji. Wychylę się na sekundę. No i tak, to jest dokładnie to samo, co z drugiej strony. Tutaj zresztą bardzo ładnie widać przyczółek, na którym byłem wcześniej. Tak się prezentuje. No a tutaj jego bliźniak. Ale z tej strony już nie zejdę na dół, jest siatka ogrodzeniowa. Tam zresztą ostrzeżenie, teren monitorowany. Zapewne z tej strony właśnie pozostałości tego mostu są jeszcze na terenie samej śluzy Kłodnica, także nie pójdę tam w dół, nie będę szukał dziury w tej siatce. Wszystko jak zawsze na legalu, ale myślę, że przeżyjemy, jeśli nie zobaczymy z bliska tego betonu od drugiej strony. I taka właśnie jest historia tej linii kolejowej, tego wysadzonego w powietrze mostu. W zasadzie skrawek tylko historii właśnie linii kolejowej, która kiedyś przebiegała od Kędzierzyna w stronę Strzelec Opolskich. Nie wiem, czy was to zainteresuje. Ja lubię takie skrawki historii mniej znanej, odkrywać takie właśnie obiekty. Mam nadzieję, że udało mi się was zainteresować tematem. Już w drodze powrotnej w kierunku Kędzierzyna dotarłem jeszcze do miejsca, gdzie zaczyna się nasyp kolejowy tej dawnej linii.
tutaj gdzieś, albo tu, albo tam na górze musiał być rozjazd i właśnie początek swój miała ta linia. Zwróćcie uwagę jeszcze na ten wiadukt, w tym przypadku jest to wiadukt. On wygląda bardzo podobnie do mostu, o którym dzisiaj tak dużo było mowy. Widziałem tamten most tylko na tej jednej właśnie archiwalnej fotografii. W zasadzie nie ma żadnych innych śladów wizualnych po tej konstrukcji, ale wydaje mi się, że jest bardzo podobny do tego, co można zobaczyć tutaj. Być może były to nawet bliźniacze konstrukcje, także macie wyobrażenie, co znajdowało się na tych betonowych podporach.